początek w Gliwickiej Fabryce Konstrukcji Stalowych. Produkcja na eksport. Wielkie cukrownie dla Iranu, Ceylonu, Czechosłowacji. Tutaj powstają konstrukcje budowlane i nośne. A resztą zajmuje się już Ratibórz. Największa w Polsce prasa o nacisku 4,5 tysiąca ton wytłacza części armatury kotlowej. Od zgodnej, rytmicznej współpracy tych zakładów zależy terminowe wykonanie zamówień na eksport. Przydadzą się więc na pewno pierwszomajowe zobowiązania kuźni ratiborskiej, która wykona ponad plan jeden kompletny kocioł. W przyszłym roku Ratibórz wybuduje ogromne kotły dla elektrowni w Turowie. To, co tutaj widzimy, to tak zwany drobniejszy asortyment. Nie do wiary, coś się tutaj dzieje, po prostu sądny dzień. Bez mandatów i przymusu, generalne wiosenne porządki. Tak, tak, upada tradycja w narodzie. Cóż to za wieś polska bez dziurawych plotów i wybitych okien? Nawet miejscowe władze poraził bakcyl czystości. Przecieramy oczy. Tak, to przecież osoba duchowna. W opolskich wioskach Sidzina i Chruścina wszyscy mieszkańcy zabrali się do porządków. Dobry przykład dla niektórych sławnych polskich grodów z Warszawą na czele. Cii, nakryliśmy ich na gorącym uczynku. Sądząc po narzędziach, doświadczeni i odważni fachowcy. Takiemu arsenałowi nie oprze się żadna kasa. Ale najczęściej wystarczy zakrzywiony drucik plus inteligencja w palcach. Pstryk i gotowe. No, chyba już najwyższy czas wezwać milicję. Nasi kasiarze operują jednak najzupełniej legalnie i co dziwniejsze, sami produkują skomplikowane zamki. Warszawska Spółdzielnia Skarbiec jest już od lat dostawcą wszystkich instytucji państwowych. Takiej kasy nie otworzy żaden szpicbródka. A gdy kasjer zgubi klucz lub zapomni szyfru, trudno, trzeba wzywać fachowców ze skarbca. Ten pożyteczny żuk rozplenił się już na dobre w naszym kraju. Fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie montuje seryjnie furgonetkę z silnikiem Warszawy. Młodszy brat znanej i cenionej Nysy. Nośność 900 kg, szybkość 90 km na godzinę i wcale niezłe możliwości terenowe. Żuki jeżdżą przeważnie w służbie naszego handlu. Do przewozu drobnicy znacznie szybsze i oszczędniejsze od wielotonowych kolosów. Nowy rekord szybkościowy Polski. Ludzko-szczeciński junak wyrasta na maszynę dużej klasy. Na szosie koło Malborka seryjna maszyna na zwykłym paliwie. Dodano tylko oprofilowanie. Za kierownicą znany zawodnik Franciszek Stachiewicz. Junak uzyskał rekordową szybkość 150 km na godzinę. W dziedzinie nowoczesnych urządzeń turystycznych Beskid Śląski pobił już na głowę Zakopane. Jedziemy nowym wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne w pogoni za resztkami zimy. Harmonię górskiego pejzażu psują nieco ceny, aż 12 zł za jeden kurs. W dolinach już wiosna, ale tutaj można się jeszcze wyszaleć na nartach. Wracamy do Szczyrku nartostradą. Szybciej i taniej. Popularny piosenkarz paryski Philip Clay wystąpił w Warszawie. Koncert dla młodzieży studenckiej w klubie Stodoła. Philip Clay to nie tylko śpiewak, ale przede wszystkim aktor. On peut pas toujours traîner la savate pour gagner des sous,
faut se mettre en quatre. Quand on est en quatre, y a plus guère moyen de se recoller pour n'être plus qu'un. Un jour du soleil, un jour de la neige, passent les saisons, tourne le manège, et moi sans malice, assis au milieu, je regarde si fort que je m'en brûle les yeux. Je m'en fais prendre. Un matin d'avril, je rendrai ma défroque, ça me coûtera pas cher, j'aurai que des rocs, et ce sera la fin, mon petit numéro, je pourrai m'en retourner dans ma planque là-haut. Tranquille, comme un baptiste. Takiej owacji zdolna jest tylko młodzież. Philip Clay podbił ją talentem i osobistym urokiem. W radzieckim Instytucie Elektrotechniki niezwykły generator. Można uzyskać w nim napięcie rzędu przeszło 7 milionów volt. Kilkupiętrowa aparatura służy do badania różnych materiałów izolacyjnych, stosowanych przy budowie linii dalekosiężnych. Fragment prac związanych z organizacją jednolitego systemu energetycznego w Związku Radzieckim. Oto jeden z konstruktorów, inżynier Terentiew. Uwaga, uruchamiamy sztuczną błyskawicę. Kilkaset razy słabsza od naturalnych, a jednak potężna. W Waszyngtonie uruchomiono nowy, najbardziej na świecie zmechanizowany urząd pocztowy. Transporter o łącznej długości 10 km biegnie przez wszystkie oddziały. Sortowanie listów, rzut oka na adres, naciśnięcie guzika i koperta zostaje skierowana do jednego z 300 ambulansów pocztowych. Automat stemplujący znaczki pracuje z zadziwiającą szybkością i precyzją. Również paczki rozdzielane są za naciśnięciem guzika. Ale ostatecznie listy wracają znów do ludzkiej ręki. Listonosza nie zastąpiła jeszcze żadna maszyna. Czechosłowaccy pletwonurkowie szykują się do sezonu na razie w głębinach krytej pływalni. Oto idealni ludzie żaby. Potrafią w wodzie nie tylko pływać. Mecz wolnoamerykanki. Lektura porannych gazet i gra w karty. Zapewne wkrótce wyrosną im pletwy i ogony. Na zakończenie fragmenty ciekawego i emocjonującego programu cyrku Aeros z Budapesztu.